A kurwa. No dobra. To tu możemy iść. Tu możemy iść. Tu go nie ma. A, nie topesz. Batman nas zaatakował. Dobra. A. Tu trzeba przebiegnąć, bo będzie ten nietoperz głupi. Kurde, za szybko chciałem przebiec tam. Biegnij, Reksiu! To lipka! Biegnij, Reksiu! A teraz tak się napałę? Ech! Ja wiem, że one mają schemat, żeby się nauczyć nimi iść, ale no... Ja chcę już to przebiec! Biegnij, Reksiu! Dobrze! Tu będzie łatwo, bo jest lawa. Tu po prostu mniej jest elementów, które mogą przeszkodzić. Biegnij, Reksiu! Nie spierdol tego, Jakub. Dobrze. Niedobrze. Wyjście się zawaliło. Nie mam pojęcia, co można z tym zrobić. Wysadzić w powietrze? Tak. Rozwalić z armaty? Mamy działo! Nie wiem. Wszyscy lubią wielkie działa. O, jakie duże działo! Ho, ho, ho! Ci kosmici to potrafią budować działa. No? O, jakie duże działo! No co, teraz się dostaw do tej komory. To tu wejdziemy. To jest teleport, z tego co pamiętam. A! Dwa razy pod rząd? O nie! Dorwali mnie! Reksiu został zajechany! A ja w ogóle nie spojrzałem na tego kuraka. Aha, bo ja się nie tu, tylko tu pojawiam. Dobra, jest, tutaj jest ładownia. Znaczy ten, sterownia. Nie działa, co my zrobimy? Jaka kosmiczna technologia uruchamia tę machinę? Jaki niezrozumiały szyfr? Już po nas, a byliśmy tak blisko. A, chodzi o kontakt. Aha. Wtyczka od żelazka. Nigdy mnie nie przestaje śmieszyć ten żart. To jak ten, jak zawsze są te parodie tego, dzwoni. To zazwyczaj kobieta, ale dobrze, dzwoni gościu, czy tam gościuwa z problemem do obsługi klienta i się pyta: a, mój komputer nie działa, co mam zrobić? A gościu po drugiej stronie telefonu: a sprawdziła pani pan, czy jest wtyczka podłączona do prądu? No dobra, tu trzeba to zestrzelić, nie? Żegnaj kamieniu, ty. Trafiony! O kurde, ale to żegnaj lata. Kamieniu, ale to lata. Trafiony!
Dobra. No dobra, jeszcze raz. Od początku. Żegnaj kamieniu, ty trafiony! W drobny pył! W drobny pył! O! Dobra, tylko trzy kamienie dostało. No dobra, jeszcze... Odrzymałem! Powolutku. Myślę, że te tajemnicze kosmiczne przyciski służą do kalibracji działa. Czyli w drobny pył! Żegnaj kamieniu... No dobra, jeszcze raz. Trafiony w drobny pył! Żegnaj kamieniu, ty... Żegnaj kamieniu, odniosłem wrażenie, że jak nas celownik chcieliśmy tutaj gdzieś, na... Nie w kamienie, nie w pustą teren, tylko w jaskinie, to nam resetuje. A wiecie, co pamiętam z tej gry? Z tych kalibracji? Najwięcej? Tak. W drobny pył! Trafiony! W drobny pył! Czekajcie. O! Ale skalibrowałem! Droga wolna! Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie będę wam udawał, nie mam bladego pojęcia, to czy się od Janie pawiło. Ważne, że działa, nie? Nie powinno się wydostać. No to nie powinien być problem wydostanie się stąd. Kurwa, kolejna zagadka muzyczna. Zwietrzałego! Otwórz się wreszcie! Dasto! Otwórz się wreszcie! Długopis. Uparty! Beczek! Grobu, Sezamie! Jakaś kartka jest. I tam. Przyjmujemy, że od lewej strony jest jedynka. Zwietrzałego! Jeden. Zwietrzałego. Czemu ja muszę stać z tyłu? Kury! To zawsze ja. Mów ty. Dzień dobry. Jestem kura. Nie zwracaj na mnie uwagi. Szukaj skarbu. Ja sobie tu postoję. Nie zwracaj na mnie uwagi. Szukaj skarbu. Ja sobie tu postoję. W ogóle nie podejrzany. Ty, ja ci dam! Już nie mogę wytrzymać! Daj mi wreszcie spokój! To znowu ty? Kret ma prawo do prywatności! Nie ma się na co gapić! Zobaczymy, ile ma kwestii. To znowu ty? A, powtarza się, dobra. Jeden było zwietrzałego, a drugie? Dasto! Otwórz się wreszcie! Uparty! Cztery to uparty. Uparty. Beczek. Beczek.
kurwa. Beczek. I 6? Grogu, sezamie. Grogu, sezamie. Zwierzchałego, dasto, otwórz się, uparty, beczek, grogu, sezamie. Czyli tak. No to tak, otwórz się, sezamie. Czyli tak, otwórz się to było, zacznijmy od otwórz się. Trzy, otwórz się. Otwórz się wreszcie. Grogu. Grogu, sezamie. Zwietrzałego. Zwietrzałego. Beczek. Beczek. Dasto. Uparty. Uparty. Otwórz, zwierz, może tak, beczek, może tak, może od piątki, beczek, beczek. Zwietrzałego, zwietrzałego, sezamu, z grogu i sezamu, czyli 6, grogu, sezamie, 2, te dasto, dasto, uparty, uparty, otwórz się nareszcie. Otwórz się wreszcie! Bez zwietrzałego dasto, otwórz się wreszcie, uparty, beczek, grogiem sezamem. Z beczek zwietrzałego, to pasuje. Grogu sezamem, z beczek, to było dwa, nie? Beczki. Nie, beczki to było 5. Beczek. Dasto! A nie, kurwa, i źle. Dasto się wreszcie! A może te dasto to, a może to jest właśnie dasto? Z beczek. Beczek. Dasto, beczek. Zwietrzałego. Zwietrzałego. Co zwietrzałego? Grogu. Zwietrzałego grogu. Grogu, sezamie. 6 to był grogu, czyli zostało nam 4-3. Zostało nam otwórz się wreszcie. Uparty. Czwarty? Czyli uparty? Uparty. I 3. Otwórz się wreszcie! Ja tak 5 tam 6 razy kombinować. Ale jest tajna siedziba, idziemy. O! A gdzie jest skarb? W której? A, nie pokażę nam, trzeba zgadywać. To nie wiem. Środek? Daj mi wreszcie spokój! Kretes, gdzie ty masz te kurwa pokoje zasrane? To teraz tak. Tak jest, skarb jest nasz. Nasz! 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 Chociaż nie. Skarb jest piratów. A właściwie należy poniekąd do domu samotnego jajka. Co? Oddać skarb? Nasz? Mój? Cholerni bohaterowie, praworządni, dobrzy! No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy piratów, jeśli wierzyć słowom kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Mam wrażenie, że ta kura na zewnątrz nam pomoże. Pobudź się! Na Boga twa roga! Dobra, teraz! Brać go, szczur! Ha, ha! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! Na statek z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Stop! Ktoś wziął skarb?
Ja nie. No to wracać, patałachy! Wzięli Reksie, ale nie wzięli skarbu. Znowu Reksie związany. Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. Chcę skorzystać z pomocy tych kretynów. Czemu akurat na agresji pomocy? Nie wiem. Reksie nam tego nie wytłumaczy, ani narrator, po prostu skorzystajmy z nich. Są chyba biedrony, nie? Dobra, my jesteśmy tu, trochę kamerą zasłaniam, ale no widać, nie? Tutaj łepek idzie. W następnej części będę już mniejszą kamerę, to taką... Może będę trochę za mały, ale już zwalić to. Lepiej chyba, żebym był za mały, niż taki wielki. Dobra, tutaj, to jest podobna rzecz jak z jedyneczką, z pierwszą zagadką. Dobro, w dobrym momencie. Tu chyba trzeba obrócić od razu, nie? I tu. To by było za proste, jakby było tak, jak ma wejść, nie? Dobra. Przyszliśmy. A! Nie było problemu? Myślałem, że cała Reksia za... Da. Dobra, spokojnie, Andrzej, nie denerwuj się. Byby. Jeszcze raz. Be. Tu możemy zostawić tak, jak było, nie? Że on wyjdzie tu, wyjdzie ten. Tu chyba trzeba Reksie, żeby go odgonić. No, dobra. Co? Przecież odgoniłem cię, Reksie. Byłby. Dobra, spokojnie. Teraz po prostu trzeba to lepiej zgrać. Wejdź tu, wyjdzie stamtędy. Jak będziecie tu, to jak się zastrzekamy. Tu! Bo tu znowu spadną. Tu! Bo znowu spadną. Na głupi ryj se rozwalą. Dobra. No tego to już chyba nie zdygają, nie? Nie? Tam coś jest? Czyli na niego też działa to? Dobra, nie wiedziałem, szczerze, że tu jest łącznik. Dobra, nic się nie stało. Jeszcze raz. No w sumie on też musi mieć jakąś rolę, ten starzec, nie? Bo on tak tylko... rolę pomocnicą. Nie... w abordażu nie brał udziału, więc... Dobra, spokojnie. Teraz będę pamiętał. Bybybie. Jest! Co? Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? Och, a my byliśmy dla niego tacy podli! Trzeba go natychmiast uwolnić. I przeprosić. Panie Reksiu, chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych za to nieporozumienie ze skarbem. Jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego, nie bójmy się tego słowa, kochanego kapitana Ogryzka. A następnie płyniemy prosto do domu samotnego Jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego skarbu numizmatykom, hobbystom, postanowiliśmy ufundować inkubator. Tak, jak to chciał uczynić kapitan Ogryzek.
Do zobaczenia! Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt? I tak oto dzielny Reksio odzyskał skarb piratów i pomógł odszukać zaginionego kapitana Ogryska. Wszyscy bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Januszu! Kapitanie! Januszu! Żyjesz jeszcze! Januszu! Wydzielne majtki! Och, kapitanie! Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić do domu. A Kret aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Ach, te szczęśliwe zakończenia. Skończyło się naprawdę dobrze. Gdyby nie... O nie! Przytrafiło się kurą. Kim jest diaboliczny żabba? Dlaczego kosmiczne jajo śmierdzi? Tego dowiecie się z następnej części Przygód Reksia. No i koniec! Pierwsza gra zakończona. Jeszcze tylko chyba z 5. Więc co? Pomimo to, widzicie, mówiłem. Nieważne, że tą grę już przeszedłem. I tak mi sprawiła problemy. Ech, nieważne. Ale ważne jest to, że Reksiu dawniej i dziś dalej bawi tak samo świetnie. Szkoda, że taka jest krótka. Ale chociaż inne są już parę razy dłuższe. Ale dalej to raczej 3-4 godziny max. Ale no... I tak mimo wszystko polecam wszystkim. I a ci, co są ciekawi, jak to zrobić, to odsyłam do mojego filmiku poradnikowego. No nie wierzę. Odsyłam do mojego filmiku poradnikowego, pokazane jak to, skąd to ściągnąć, jak zainstalować, bo raczej gry z Reksia już sobie nie ogarniecie, bo już nie jest wydawane. Ja zostałem wywalony do pulpitu, więc to oznacza tylko jedno, że to jest koniec tego odcineczka, więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. A to był Reksio i Skarb Piratów! Tak jak mówili na samym początku, nie? No. Te filmiki tak się pokazują w momencie, kiedy świątnie są święta, święta i po świętach, więc... Do Sylwestra? Nara?